Na program zaprasza sponsor, właściciel ośrodka narciarskiego kolei linowej Czantoria z Ustronia. Dziś w regionie pogodę kształtował niż o nazwie Maria. Jutro królować zacznie Nadia. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Dziś za oknami pojawiło się całe spektrum opadów. Był i deszcz, i śnieg. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia mogliśmy zobaczyć 1 stopień w Częstochowie, 2 w Katowicach, 1 w Bielsku-Białej. Najbliższa noc do północy jeszcze z przelotnymi opadami i deszczu, i śniegu. Później możemy liczyć na znacznie więcej rozpogodzeń. Przez cały czas jednak obecny będzie porywisty wiatr. Na termometrach minus 2 stopnie w Kłobucku, Częstochowie, a także Myszkowie i w Zawierciu. W centrum na termometrach minus 2 w Raciborzu, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu najchłodniej w okolicach Żywca nawet minus 10, minus 8 w Bielsku-Białej, minus 7 w Cieszynie. Jutro na północy województwa poranek słoneczny, druga część dnia z dużą ilością chmur i przelotnymi opadami. I deszczu, i śniegu, tak więc na pewno pojawią się pluchy. Na termometrach 2 stopnie w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum pierwsza część dnia słoneczna, w drugiej na niebie zgromadzą się chmury, które też przyniosą opady. 2 stopnie w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Rybniku i Raciborzu. Na południu regionu ten sam scenariusz pogodowy, tak więc jeżeli mamy ochotę na spacer, to tylko do południa, bo tylko wtedy na niebie gościć będzie słońce, później chmury i opady. Minus 2 w Żywcu, 1 stopień w Bielsku-Białej i Cieszynie. Jutro przez cały dzień ciśnienie będzie szybko spadać i w południe wyniesie 989 hektopaskali. Biometr niestety nadal niekorzystny. Zobaczmy teraz, co przyniosą nam kolejne dni. W niedzielę o poranku zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu i śniegu. Po południu możemy liczyć na więcej rozpogodzeń. Na termometrach 2 stopnie. W poniedziałek bardzo zmienna aura. I słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu. I tak będzie cały czas na zmianę. Tak więc w poniedziałek musimy być przygotowani na każdą sytuację pogodową. Zobaczmy teraz, jakiej jakości powietrzem będziemy oddychać. Czas na ekoprognozę. Obszar północny, okolice Częstochowy to bardzo dobra jakość powietrza. W centrum jakość powietrza dobra. Podobna sytuacja na obszarze rybnicko-pszczyńskim, również jakość powietrza dobra. Natomiast na pozostałych obszarach województwa jakość powietrza bardzo dobra. Dziękuję Państwu za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejną prognozę pogody. Do zobaczenia. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel ośrodka narciarskiego kolei linowej Czantoria z Ustronia.